Cześć, siemanko, z tej strony Hubianko, a to jest Wiedźmin 3 Dziki Gon i zagramy sobie dzisiaj po dość długiej przerwie od tej gry. Otóż, moi drodzy, sporo się zmieniło, gdy was nie było, przynajmniej u mnie w Wiedźminie. Sporą część ogólnie mapy zeksplorowałem, znaczy eksplorować to tutaj za bardzo nie eksplorowałem, ale chcąc, nie chcąc trzeba było wiele tutaj przejść, chociażby do tego miasta. I moi drodzy, główne zadanie, które teraz mam, to daj kapitanowi jakiemuś tam żądaną sumę, aby popłynąć do Skellige, bo naszym zadaniem jest popłynąć do Skellige, tam mamy znaleźć Ciri, nie? Problem w tym wszystkim jest taki, że aby popłynąć do Skellige potrzebujemy 1000 sztuk... Czego? 1000 sztuk monet. Jakich to już nie pamiętam. I teraz co zrobić, żeby to zdobyć? Bo mądry Hubianko, jak widzicie, zainwestowałem, a to sobie kupiłem jakieś bełdy, a to jakąś zbrojkę, coś. To akurat sprzedam za chwilę. No a tak dalej, tutaj sobie widzicie, sami sporo pokupowałem. Dlatego chciałbym zrobić jakąś misję poboczną, coś w tym stylu. Tędy dojdę? Chyba nie. To miejsce ogólnie przypomina mi Wiedźmina 2 w tym mieście, gdzie tam byliśmy, ponieważ tam było właśnie sporo wody, tam takie właśnie klimaty trochę. Tam był zaraz las, Skojatel tam się zawsze właśnie przemieszczało, problemy tam z tym były, obiegnij Wiedźminie. I to miejsce mi też przypomina, tam ogólnie mieliśmy problemy z Keiranem, mieliśmy się go pozbyć, aby móc dalej sobie, że tak powiem, to jest tutaj? Nie, to jest po drugiej stronie. Bo chciałem na rynek się teleportować, czyli dobrze jest, okej. Okay. Zatem, moi drodzy, jedziemy, udamy się wieś pod Gaję. Co nas tutaj spotka? Level ogólnie niższy tutaj zadania, ale nie wypełniłem jego, więc szkoda byłoby stracić, a zawsze jakaś kasa, zawsze jakiś drop, który potem można sprzedać, na pewno się przyda. Dobra, tu jest już ciemno, brzydko i tak w ogóle nie fajnie. No ale musimy to zrobić, tak? Raz za wozem. Raz pod wozem. Dobra, to jest tutaj, tak? Chyba. Otwórz. Gdyby nie wspomożycielki, cofnie jej włodarz. Witaj. W jakiej sprawie? W sprawie ogłoszenia o leśnicy. Wy je daliście, tak? No ja. Zajęlibyście się tym. Wyście Wiedźmin. Dobrze zgaduję? Żem widział na obrazku u babki w książce. Monstrum albo Wiedźmaka opisanie. No jak dziś pamiętam. Nam to strach, ale dla was co to taka leśnica? Zajmę się tym. Ktoś widział tę leśnicę i może mi o niej opowiedzieć? Stary Willem pewnie widział, ale on nic wam nie opowie, słabe miał serce. Znaleźliśmy go rano na polu. Teraz miejska boją się w nocy wychodzić. Ale pogadajcie z Agnetą, na skraju wsi mieszka. Podobno widziała upiora. Dobrze. Nic się jej nie stało. Jej? Ona trzech mężów przeżyła. Takiej babie to jej leśnica nie da rady. Okej. Jesteś ten białowłosy? Czyli dobra zawodniczka z tego co... Dobrze, moi drodzy, trochę może być jakość, bo widzicie, z kamerką nagrywam. Trochę jakość może być słaba, bo mam tutaj teraz okno i to przeszkadza trochę. Musiałbym to jakoś zasłonić, a jeszcze... A chciałbym rolet zewnętrzny. Teraz mam dostępy do nich. Podobno możesz mi opowiedzieć coś o upiorze, który nawiedza wioskę. Tak, widziałam ją. Widziałam leśnicę, jako i teraz ciebie widzę, Wiedźminie. No super. Jak wyglądała? Spróbuję ją dokładnie opisać. No, po prawdzie aż tak dobrze to jej nie widziałam. Ciemno się robiło, jakiś kształt blady mi zamajaczył, jakby para. Podeszłam bliżej, a ten obłok gęstnieć zaczął i zobaczyłam coś jak twarz za mgłą. I co było potem? No co miało być? Myślałeś, że czekać będę, aż mi się cała upiorzyca pokaże? Pobiegłam do wioski wszystkim opowiedzieć. Rozumiem. Mówisz, że ukazała ci się tuż po zmroku? To ważna wskazówka, dziękuję. Bywaj. Bywaj.
No, wskazówka niezła, czyli mniej więcej wiemy, kiedy jej szukać. W sumie pora teraz byłaby chyba dobra nawet. Najwyżej się prześpimy do jutra. Dobra, lecimy tam, gdzie bywa, a może nawet teraz się uda. To jest gdzieś tutaj, tak? Dobra. Kłen, w razie czego. Rozejrzyj się, Wiedźminie. Coś widzimy? Ja nic nie widzę. Oho! Jest, są ślady. Szła tędy kobieta. Boso. Boso. To pewnie będzie ona, ale my chcemy ślady. Kajona mogła pochodzić z sukni. Musiała zaczepić okrzywy. Odstępy świadczą, że biegła. Dlatego rozdarła suknię. Kto się gonił? Może fałszywy trop? Aha, tutaj jest. Okej. Tędy prowadzą ślady. Też coś słyszycie? Trochę jak takich wilki czy coś. To może się z nimi uporamy. Albo i nie. Albo to co innego. Kto wie. No jest krew. Chyba. Albo i nie. Co to jest? Nie udało jej się uciec. Zadźgał ją. Albo poderżnął jej gardło. Dziwne, że zostawił nóż. Jest na nim zaschnięta krew. Może mi się przydać. A tędy ciągnął zwłoki. Ślady są wyraźne. No i dobrze. Mamy to. W sumie nie wiem, jak leśnica wygląda. Już nie pamiętam dokładnie. Wiecie, książkę nie wyczytałem. Książki bym powiedział. O Wiedźminie. Co nieco wiem, ale... Potworami to jakoś... Morderca ciało do lasu i zakopał. Grób jest płytki, tak jakby się śpieszył. Coś wystaje z ziemi. Jakiś list? List. Mam przeczytać to, tak? Oj, Jany. Ekwipunek. Tu jest ten list. Chociaż mówiła mu, że nie chce go znać, wiem, że ty się Bukaja nie boisz. Ale ja tak. Mówi, że kocha, ale to nie takie miłowanie jak z tobą, tylko zjadłe. Straszne. Bukaj nie dał nam spokojnie. Musimy czekać, zostaw mi odpowiedź, jak będzie zawsze. Twoja Zula. Czyli miał gdzieś ją jej zostawić wiadomość. Wygląda na to, że dziewczynę zabił odrzucony kochanek. Północnica. Sołtys pewnie znał tę dziewczynę. Trzeba będzie zapytać. Trzeba będzie zapytać. I w razie czego zapiszemy sobie grę? Nie możemy w tym momencie. A co tutaj jest? Wilki? Czy co to? Pokonamy ich? Damy radę? Jak myślicie? Nigdy się nie nauczycie. A, easy. Ale go zciąłem! Niekulturalni ci chłopcy. Z zaskoczeniami biorą. O, tam jesteś chyba koledzy, co? O, to było piękne, co? Dobra, podnosimy. Wszystko się przyda, tak? Dzisiaj trochę zbieramy kasę, tak? Tak trochę... bym powiedział. No bierz to wszystko, wszystko się sprzeda, tak? Wszystko jest potrzebne, w końcu mamy zebrać dużo, dużo pieniążków. Tutaj. A może tutaj coś będzie jeszcze, bo to jest ich taki obozowisko, tak? Tu niby jeszcze coś jest. Surowe mięso. Znów surowe mięso. Dobra, tam są wilki, moi drodzy. Dlatego lecimy sobie z zadaniem, bo troszeczkę już zboczyliśmy. Ja lubię zbaczać z tematu i w ogóle z wszystkiego.
A więc... mieliśmy tutaj taki trochę wątek miłosny. O co tutaj chodzi? Domyślam się, ale nie jestem tego pewien. Do tego idziemy. Wracamy do wioski. O wszystkim powiedzieć. Naszemu zleceniodawcowi. Czy jakoś tak? Gdyby nie wspomożycielki, co w niej... Dobra, dawaj. W jakiej sprawie? Ano? Znaliście Zule i Bukaja? Pewnie mieszkali w tej wiosce. Dobre bogi, skąd wiecie? Czary to... Od tygodnia żeśmy ich nie widzieli, jakby kamień w wodę. Znalazłem grób tej dziewczyny i list. Wynika z niego, że odrzuciła Bukaja, bo kochała innego. Zula i Antek? No tak. A myśmy myśleli, że uciekli razem szukać szczęścia na północy. Bukaj wyjechał jakiś czas potem. Czyli, że... Znaczy się, ta upiorzyca to nasza Zula? Nie może być. Taka dobra to była dziewczyna. Taka ładna. Wiecie może, gdzie się spotykali? No, młodzi to zwykle na polankę chodzili. Tam na zachód od wsi, za polami. Zula, dobre bogi. I? Jesteś ten białowłosy? Odczynienie klątwy nie wchodzi w grę. Będę musiał przywiązać upiora do jednego miejsca na dłużej, żeby dało się go przegnać. Rozumiem. Więc to nie koniec. Musimy się pozbyć jeszcze upiora, bo ona powstała z tego grobu? Jakoś tak. Idzie, jakoś idzie, nie? Nie znikaj, bo to jest słabe. W każdym razie to jest ważne, aby korzystać z tych znaków rozważnie, a nie tylko zawsze ten sam znak. W jakiej sprawie? W jakiej sprawie? Pozbyłem się. Pozbyłem się leśnicy. Ale twarz! Widzicie to? Nie będzie wracać? Nie. Wiem, jak sobie radzić z północnicą. Pewno, pewno. Tu nagrodę macie, jak było przyobiecane. Dzięki wam, mistrzu Wiedźminie. Bywaj. Bywaj. Jesteś ten białowłosy? No i pięknie. Świetna misja. Trzymam 240 PD. Nowigradzkie korony. 179. Jesteśmy już bardzo na plusie, moi drodzy. W dzisiejszym odcinku byłoby na tyle. Jen, Geralt, co ty zrobiłeś ze sobą? Wyglądasz jak popek. Trochę, nie? W każdym razie Geralt a Popek to dwie różne historie. I moi drodzy, dzisiaj kończymy na tym etapie. Będziemy zbierać dalej pieniądze, a może widzimy się już dalej, w dalszych etapach. Może fabuła, zobaczę jeszcze. Dzisiaj trochę dzisiaj z kamerką wyjątkowo Wiedźmina nagrałem. I będziemy chyba dalej z kamerką. Zobaczę, jak to będzie w ogóle wyglądało, jak to będzie się obrabiać, jak wy to przyjmiecie. Trochę słabo światło mi na twarz, bo tu mam ogólnie okno. I to tak trochę słabo wygląda, jeśli chodzi o światło. Przydałoby się lepsze oświetlenie. No ale na razie mam tyle. Postaram się zrobić zmiany. Żegnam się z wami. Na razie. Pa!